pytanie, jak po recitalu w Pałacu Kultury Zagłębia? Wiem, że bywała to Pani nieraz i zawsze zapełniała Pani całą salę. No ostatnio z tego co słyszę, to było dobrych parę lat temu, bo że powiem, nie było zaproszenia z tej strony, z tego co pamiętam, a jej obiekt był w remoncie, prawda? Mm. Ale gratuluję, bo naprawdę czułam się tu jak w Carnegie Hall. Nie byłam w Carnegie Hall, co prawda, ale wyobrażam sobie, że może być równie... No, bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi się śpiewało i wspaniała tutaj pracownicy, którzy pomagali nam. Naprawdę bardzo jestem szczęśliwa, że tu zawitałam. Człowieka poznaje się po tym, jaki ma kontakt ze sztuką. Co wysłucha, co przeczyta, co lubi. To są słowa Jacka Cygana, czyli jednego z autorów tekstów piosenek Pani. Czy zgadza się Pani z tą tezą i jaki kontakt ze sztuką, a raczej po czym można poznać charakter Edyty Geppert? No pewnie tak, no, gdzieś tam na pewno to co przeczytamy, to co widzimy, to co odczuwamy, gdzieś tam później jest ta zwrotna sytuacja, że dzielimy się z tym jakoś, no być może na pewno wpływa to na łagodność obyczajów. I człowiek, mam wrażenie, że jest lepszy, bywa lepszy. Mhm. Także na pewno to jest sztuka, kontakt z książką, z literaturą, z teatrem. Na pewno mam takie wrażenie, może nam tylko dobre rzeczy przynosić. Mhm. A w takim razie, jaka książka leży na... szafeczce nocnej. Oj, nie jedna. Powiem Panu szczerze, to jest mój malutki problem, ponieważ zawalam się książkami, zaczynam, coś mi już ciągnie do drugiej, jestem ciekawa i to tak, wie Pan, nie wszystkie są skończone, ale zaczętych jest bardzo dużo. Mam podobnie. Znana jest Pani z tego, że nie boi się Pani sięgać po inne gatunki muzyczne i współpracować z innymi artystami. Z jakim jeszcze dowolnym artystą polskim bądź zagranicznym chciałaby Pani współpracować? O, wie Pan, to nie jest tak. To jest podobnie jak właśnie z książką, czy z filmem, czy z czymś, co mnie zachwyci. Po prostu na pewno są jeszcze na świecie i może nie aż tak daleko ludzie, którzy są w stanie mnie zachwycić, bo tylko na tym bazuję. Coś mnie zachwyci i wtedy zaczynam myśleć o tym, czy byłoby dobrze ewentualnie wspólnie coś zrobić, ale no na razie sama mam tyle różnych projektów swoich, że jakoś nie myślę specjalnie o jakiejś dodatkowej podróży. Mówię, to jest kwestia tego, czy mnie coś zachwyci. Mhm. A szykuje Pani jakiś duży projekt w związku z tym, że już 31 lat na scenie? To ten projekt już był. Nie udał się, co prawda, tak jak chcieliśmy. Wie Pan, projektować to ja sobie mogę, natomiast tak zwana sytuacja bardzo przyziemna i no, taka jaka jest, no, nie zawsze pozwala mi te projekty realizować. No wie Pan, no ja, projekt był taki, żeby śpiewać i śpiewać dalej i dla mnie to już jest święto po prostu. Mm-hmm. Ludzie przychodzą, jestem szczęśliwa, widzę, uwielbiam te spotkania po koncercie, kiedy widzę te iskry w oczach tych ludzi, to wzruszenie, tę radość taką, to uniesienie takie, no cudowne, po prostu to jest cudowna chwila, równie cudowna jak koncert sam, dla mnie przynajmniej. Mm. Czyli to daje Pani szczęście, a co jeszcze daje Pani szczęście? Co mi daje szczęście? Ja bardzo, wie Pan, bardzo, bardzo wiele rzeczy daje mi szczęście, bo nie jestem zbyt jakąś tam, nie mam jakichś wybujałych, wielkich potrzeb ani wymagań. Ja bardzo wiele rzeczy. Ostatnie pytanie zadaję każdej kobiecie, która zgodzi się udzielić wywiadu. No. Jak opisałaby Pani sylwetkę współczesnego dżentelmena? Czyli patrzę na Pana i mówię. Dziękuję bardzo.
No, absolutnie mi się zgadza. Absolutnie mi się zgadza, łącznie z tym, jak mnie Pan pięknie przywitał w tym pałacu. I jak Pan tutaj nas gościł, jak Pan teraz tutaj ze mną rozmawia, także tutaj daję przykład. Proszę bardzo. Proszę mi jeszcze raz przypomnieć. Olaf. Gentleman. Wzór gentlemana. Będę mi teraz łatwiej znaleźć dziewczynę. Dla przypomnienia nazywam się Edyta Geppert. Mam ogromną przyjemność pozdrowić czytelników bloga Za Kulisami. Serdecznie bardzo pozdrawiam.